Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli koleżanka z kanału A to ciekawe, przedstawię wam 10 egzotycznych rodzajów broni. Historycy są na ogół zgodni co do pewnego faktu. Zanim człowiek odkrył, że kijem można coś podważyć, wcześniej odkrył, że można nim przywalić drugiemu człowiekowi. Historia ludzkości to przede wszystkim historia narzędzi, których używano do zabijania i zadawania ran. Przed wami kilka najbardziej egzotycznych rodzajów broni. Pata. Tę broń wymyślono w Indiach i początkowo posługiwała się nią jedynie kasta wojowników Imperium Marathów. Ale z czasem pata stała się bardziej powszechna. Pata składa się z miecza z rękojeścią rękawicową, która chroniła rękę aż do łokcia. Walka tą bronią wymagała specjalistycznego treningu. Wojownik używający paty nie mógł przecież poruszać nadgarstkiem, no i każdy cios trzeba było wyprowadzać z łokcia. Wykonywano je z importowanych, głównie europejskich, prostych, płaskich, długich na około metr. Dłoń chroniona była przez kulistą osłonę, wewnątrz której znajdował się poprzeczny uchwyt do trzymania broni. Pancerny mankiet posiadał klamrę do wkładania dłoni w rękojeść. Z zewnątrz rękojeści były często bogato zdobione cyzelowaniem, złoceniem i różnymi tego typu środkami do urozmaicenia jakoś estetycznych tutaj względów. No i wnętrze było miękko wyścielone taką tkaniną. No i w walce taki miecz stawał się właściwie takim przedłużeniem ramienia. I wytrenowany szermierz mógł zadawać ciosy właściwie we wszystkich kierunkach. Cestus. Starożytni Rzymianie używali cestusa, jak dzisiaj używamy rękawic bokserskich. Z taką różnicą tylko, że cestus nie miał zadania ochronnego. Wręcz przeciwnie. Była to taka rękawica składająca się ze skórzanych pasków pokrytych metalowymi elementami, no a czasami nawet kolcami. A odmianą takiej rękawicy był na przykład myrmex, czyli tak zwany przebijacz kończyn. Walki bokserskie odbywały się w amfiteatrach, no i toczyły się początkowo do momentu, aż jeden z rywali nie zginął. Z czasem jednak zaczęto trochę odchodzić od takiego wprowadzania walk, zdając sobie sprawę, że śmierć boksera oznacza stratę pieniędzy. Zasady walki były proste. Przy użyciu jedynie rąk można było uderzać w każdą część ciała, zarówno w plecy, jak i w genitalia. Nie było ani kategorii wagowych, ani ograniczeń czasowych. Zwycięzca wygrywał albo przez knockout, albo poprzez poddanie. Walki bokserskie zostały zakazane w roku 393 naszej ery ze względu na zbyt dużą brutalność. No i nie ma co tutaj się za bardzo dziwić. W rzymskiej armii pięściarstwo było promowane, aby wzmacniać charakter, siłę i wytrzymałość żołnierzy. Santensu. Prosta, ale efektywna broń samurajów. Santensu składało się z żelaznego pręta, do którego mocowano uchwyt na palec. Dzięki swojej prostocie broń można było modyfikować zgodnie z preferencjami użytkownika. Na przykład oprócz grota wyposażyć ją też w kolce dla rozrywania wnętrzności wroga na przykład. Łatwo się domyślić, że santensu używano nie w walce, ale dla dokonania zabójstwa. Nóż na palec. Broń plemienia Turkana z Afryki, w miejscowym narzeczu zwana korogat. To mierzące zaledwie niecałe 8 cm ostrze miało naprawdę przeróżne funkcje. W czasie pokoju krojono nim żywność, czyszczono nim zęby, no a w czasie wojny wyłupywano wrogowi oczy. Turkana to cholernie stary naród żyjący w północno-zachodniej Kenii. Ich język, wierzenia, część jest chrześcijanami, ale żywe są staroafrykańskie religie, dają obraz kultury o niezwykłej tradycji. Dość powiedzieć, że badania paleontologa Richarda Leakey wskazują, iż właśnie z tego regionu może pochodzić człowiek.
Mocowane na palcu noże są dowodem na niezwykłą historię Turkanów. Znane są szerzej jako korogat, tak jak właśnie wam mówiłam na początku. No i mają taką formę noża, nożyka, szponu. Rękawice sap. Generalnie można je uznać za połączenie rycerskiej rękawicy, kastetu i zwykłej skórzanej rękawicy. Dla niewprawionego oka mogą nie różnić się niczym od zwykłych rękawic motocyklowych czy ochronnych, ale ich słodka tajemnica kryje się we wnętrzu. Rękawice na wierzchu dłoni wzmacniane są za pomocą metalowych wkładek, które oczywiście je utwardzają, chroniąc uderzającą dłoń oraz znacząco zwiększają masę. Jeśli chodzi o skuteczność, powiedzmy po prostu, że nie chcielibyście zostać wyzwani na pojedynek rzuceniem takiej właśnie rękawicy w twarz. Bagnak. Indie to kraj o bogatej historii wojen między maharadżami, co w połączeniu do ich zamiłowania do przesady daje taki katalog broni, którym mogliby obdzielić niejedno państwo i jeszcze by dla nich zostało. To taka typowa broń inspirowana naturą. W praktyce jest to dosyć ciekawa broń, której można używać w dwóch chwytach. Ostrzami skierowanymi od wnętrza dłoni, jak haki do wspinaczki, albo między palcami na zewnątrz. W każdym chwycie podstawowym zastosowaniem było dość płytkie cięcie skóry, ewentualnie przytrzymanie przeciwnika, gdy próbował się oddalić poza zasięg broni posiadacza takich właśnie pazurków. Jelenie rogi. Indie zostały wspomniane już dwa razy, a Chiny jeszcze nie, co jest jawną dyskryminacją. Jeśli chodzi o kreatywność w projektowaniu narzędzi do czynienia bliźniemu krzywdy, mało który naród może pochwalić się takim portfolio. Ten kastet w formie dwóch noży w kształcie półksiężyca został opracowany przez wojownika o imieniu Dong Haihuan, założyciela szkoły kung fu Baguazhang. Chodziły słuchy, że pracując jako poborca podatkowy, potrafił obronić się przed stałymi bandami rozbójników, używając właśnie tego kastetu. Uczniowie szkoły dostawali prawo do używania tej broni dopiero po wielu latach treningu. Tekko. Broń z Okinawy, zwana czasem żelazną pięścią. Tradycyjnie robiono ją z drewna. Podczas walki starano się uderzać wypustkami po stawach, żebrach i obojczyku. Z bronią japońską jest problem o tyle, że obudowana jest mniej lub bardziej rozbudowaną legendą, tworzoną przez samych Japończyków albo Amerykanów po II wojnie światowej. Podobnie jest właśnie z tekko. W gruncie rzeczy to nic innego jak kastet. Idea kastetu jest prosta, choć niekoniecznie oczywista. Oprócz utwardzenia pięści, ważniejszym efektem jest skoncentrowanie całej siły uderzenia na bardzo małej powierzchni. Kastet zachowuje całą naturę ruchu związanego z wyprowadzeniem ciosu, a jednocześnie potwornie ją koncentruje. Rękawice płytowe. Chociaż służyły głównie do ochrony dłoni, to grzechem byłoby nie wykorzystać ich do ataku. Pod koniec XIV wieku do rękawic zaczęto mocować także gwoździe i kolce. Rękawica była obronią ostatniej szansy, na przykład kiedy rycerz stracił miecz. Nożokaste. To proste i śmiercionośne narzędzie zyskało największą popularność w czasach XIX-wiecznej gorączki złota. Łatwo było je ukryć i jeszcze łatwiej użyć. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Mam nadzieję, że ten temat wam się spodobał. Serdecznie zapraszam was do sprawdzenia mojego kanału, a to ciekawe, bo może coś was tam zainteresuje. Jeśli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście standardowo, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to także was do tego zachęcam. Do usłyszenia na A to ciekawe. Cześć!